Prawda Futbolu, witam bardzo serdecznie w dniu, w którym dużo się działo w Częstochowie, więc Prawda Futbolu miała tam swojego specjalnego wysłannika, dziennikarz piłki nożnej, ale też twórca Prawdy Futbolu Ekstra, Paweł Gołaszewski był w Częstochowie. Witam Cię, Paweł. Kłaniam się, dzień dobry, dobry wieczór. No i witam specjalnego korespondenta Prawdy Futbolu w Rzymie, Zbigniew Boniek jest z nami. Witam serdecznie. Panie prezesie, konferencja prasowa Rakowa, ale pan też na niej obecny. Co prawda duchem, ale na pewno wymieniany w trakcie tej konferencji przez właściciela Rakowa Michała Świerczewskiego. Tak, muszę powiedzieć, że słuchałem tej konferencji. Na początku czekałem na rozpoczęcie, słyszałem tam te dywagacje i stwierdzenia pana Michała. Ja myślę, panu Michałowi mógłbym kilka rzeczy panu Michałowi przypomnieć, bo na razie muszę powiedzieć, chcę zobaczyć, czy w Polsce jest jakikolwiek trener, który prowadził ponad 60 meczów w Ekstraklasie Włoskiej. Mecze pokonał Romę, pokonał Parmę, remisował z Juventusem na ich terenie. Oczywiście spadłem, ale jak miałem drużynę, którą w playoffach miałem wprowadzić do ligi, to z nią wszedłem. Także troszeczkę ludziom, jak to się mówi, dystans się skrócił, prawda? I przez media społecznościowe, przez wszystkie inne, to im się, niektórym się wydaje, że są, że tak powiem, na tym samym poziomie. Ja zawsze chwaliłem pana Świerczewskiego, że jest znakomity, jeżeli chodzi o właściciela, zbudował coś fajnego, o którym porozmawiamy. Natomiast no, czasami wydaje mi się, że niektórzy po wygraniu czegoś szybko, że tak powiem, przechodzą na wyższy poziom i wydaje mi się, że mogą po wszystkim i mówić, no bo to w sumie sympatyczne, miłe, fajne, no ale... Ale najważniejsze, że... Pytam cię o rzecz, bo też na koniec tak troszeczkę bawił się słowami, bawił się konwencją Michał Świerczewski i powiedział, że moglibyście wspólnie z Markiem Papszunem stworzyć duet trenerski, gdyby Marek mówił po włosku. Nie wiem, czy Marka ktoś na dzień dzisiejszy w ogóle chciałby we Włoszech, prawda? Natomiast no... CV ma, no, wygrał coś w Polsce, wygrał dwa puchary polskie i może zdobyć tytuł Mistrzostwa Polski, rzeczywiście zdobędzie. Ja panu Markowi. Wiesz co, o CV trenera Papszuna chętnie cię zapytam jeszcze, bo to jest ciekawa kwestia, na ile się zbudował jako trener. Natomiast jedną rzecz muszę jeszcze cię dopytać, bo Michał Świerczewski powiedział takie zdanie, że po 24 godzinach tak dwa silne charaktery by się pewnie już rozłączyły, gdyby się połączyły. To tak jest? To znaczy, ja w ogóle nie wiem o czym pan Michał mówi, bo ja muszę powiedzieć, że a propos mnie zna bardzo mało, bośmy się widzieli w życiu 3 czy 4 razy, także nie wiem, skąd wie o tym mocnym charakterze. Natomiast wydaje się, że mocny charakter trenera Papszuna spowodował, że mają nowego trenera, bo tak prawdę powiedziawszy, nikt nie docieka i nikt nie mówi i nie chce wiedzieć, dlaczego Papszun odszedł z Rakowa. No przecież tam wiadomo, że trzymają fason, ale coś się stać musiało. Czy miał inne postrzeganie na budowanie drużyny, czy miał większe wymagania co do drużyny, czy chciał 3 razy większy kontrakt, czy po prostu, jak to się mówi, sukces spowodował, że niekoniecznie już wszyscy chcieli być w cieniu pana trenera, prawda? No bo umówmy się, no, Raków Częstochowa to jest Papszun, trochę właściciel klubu, a reszta się w ogóle tam nie... Nie liczyła, nie wiadomo, kto jest dyrektorem sportowym, jak był prezes, prawda, to prezes też no, gdzieś tam narzekał, że ciężko z Papszunem, bo jest strasznie wymagający i tak dalej. I nawet dzisiaj, jak żeśmy widzieli zupełnie szczerze, po konferencji piękne wspólne zdjęcie, prawda, prezesa, szefa rady nadzorczej, właściciela, trenera, wszyscy objęci. No, z Papszunem takich zdjęcia nigdy nie widziałem, bo trzymał ich, można powiedzieć, na takim... No nie był łatwy, może ma trudny charakter. Ja natomiast muszę powiedzieć, że grałem z wieloma piłkarzami, byłem z wieloma ludźmi, z piłkarzami, którzy mieli szaloną charyzmę i nie wydaje mi się, że z kimkolwiek musiał się gdziekolwiek poróżnić czy pokłócić. Natomiast no, u nas się tak trochę takie modne stało, że tak powiem, dopinanie komuś czy szukanie jakichś takich, można powiedzieć, właśnie skrótów, szukanie jakichś tam łateczek. Boniek z Papszunem. Dlaczego ja mam z Papszunem? Co mnie z panem Papszunem łączy? Nic. Oprócz tego, że panu Markowi życzę dobrze, mu dwa razy wręczałem puchar Polski i gratulowałem mu
awansów i dbałem o to, mimo mojego charakteru, żeby Raków grał w Ekstraklasie, co niektórym się to nie bardzo podobało, tym, którzy w tej Ekstraklasie grają. Natomiast z panem Markiem nic nie łączy i podejrzewam, że w życiu by nic mnie nie łączyło. Natomiast gdzieś tam nawet powiedział pan właściciel, że coś w ogóle, żebyśmy mieli jakieś twarde hejwy, żebyśmy mieli gdzieś tam nawet gdzieś złączyć coś, co Boniek starszy jest, to pewnie Pawszą by wygrał. Nie wiem, w ogóle nie wiem, jak to się mówi, no jest, dzisiaj ma swoje 5 minut pan Michał, no to niech opowiada różne rzeczy. No, jest fajny, sympatyczny i życzymy, żeby dalej dobrze poszło. Paweł, ty gościłeś dzisiaj w Częstochowie. Tam jeździsz do tej Częstochowy już co tydzień teraz, taki czas. Teraz przychodzę w Częstochowie. Słuchaj, to tylko Zbigniew Boniek już przesądzał, że albo asystent, albo zagraniczny trener. Zibi miał tu wyczucie. Nawet chyba to doceniał akurat Świerczewski, że często trafia. To dla was dziennikarzy tam w Częstochowie, którzy dzisiaj no, licznie się zgromadzili przy Limanowskiego, to była niespodzianka? Czy gdzieś różne tropy były, rozumiem, przed konferencją? To zacząć trzeba od tego, że próbowałem ustalić już i wczoraj wieczorem, i dzisiaj rano, czy trener Szwarga opuścił ten kurs UEFA Pro, bo był w Białej Podlaskiej na zjeździe, jeżeli chodzi właśnie o tych kursantów, o ten najnowszy rocznik. No i dzisiaj rano dostałem informację, że trenera Szwargi już nie było, ale z odniesieniem, że równie dobrze mógł się zwolnić po prostu, że został wezwany do pracy w klubie i tak dalej. Nie potrzebował jakiegoś usprawiedliwienia czy coś takich tematów związanych ze szkołą, więc był to pierwszy taki mocny sygnał, że trener Szwarga no, dostanie to, ten kontrakt właśnie w roli... Mówiłeś mi to rano, że to właśnie... Ja mówię, ty jesteś jak porucznik Colombo, śledzisz to wszystko, no. Tak, i zajeżdżając do Częstochowy, no, przyjechaliśmy tam 20 minut przed konferencją, weszliśmy i nagle słychać o jakimś Bułgarze. Zaczynają dziennikarze rozmawiać, że bułgarski szkoleniowiec. Ja teraz za chwilę znajdę to nazwisko, bo przez wyleciało mi teraz z głowy, bo tutaj telefon jest jako kamera zewnętrzna, za chwilę to znajdę przez Transfermarkt to nazwisko, że ma być ten trener właśnie ten Bułgar. No i kilku dziennikarzy nagle zaczęło się przemieszczać po budynku Rakowa Częstochowa, bo może ktoś trafi pierwszy, tak? No to na tym też ta praca polega, żeby być pierwszym. No i w pewnym momencie weszło trzech panów, czyli Michał Świerczewski, Wojciech Cygan i Piotr Obidziński oraz rzecznik Michał Szprendałowicz weszli na salę. No i puste krzesło, trener Rakowa, ta gierka była naprawdę trzymana do samego końca. Trener Rakowa, bez imienia i nazwiska była ta tabliczka przygotowana. No i dopiero pan Michał Świerczewski rozpoczął, mówi, mamy jeszcze 8 minut do godziny 11, był ten wstęp, to właśnie o twicie tutaj prezesa Bońka było głośno, że dwa znaki wywołały też tyle emocji wśród wielu osób związanych z polską piłką. No i nagle rozpoczyna się to wszystko, to całe show, no i ogłasza Michał Świerczewski, że tym trenerem będzie Dawid Szwarga. I wszedł Dawid Szwarga dosłownie w tym momencie, kiedy został wyczytany, więc to wszystko było przygotowane i to też trzeba oddać Rakowowi i Michałowi Świerczewskiemu. W normalnych warunkach, kiedy odchodzi tak legendarna postać, tak historyczna postać, jak Marek Papszo, no nie wiem, przypominam sobie odejście Zinedina Zidana z Realu Madryt, czy Pepa Guardioli, to był wielki smutek, wielki płacz, jeżeli chodzi o kibiców, o środowisko przy klubie, a tutaj ta gierka została tak rozegrana, że my nie mówimy o płaczu za Markiem Papszunem, tylko przez cały tydzień dyskutowaliśmy, kto będzie jego następcą. Bawiliśmy się w różne typy, tu naprawdę trzeba oddać, że bardzo umiejętnie te komunikacje ukierunkowali przedstawiciele Rakowa Częstochowa. No i przyszedł Dawid Szwarga, konferencja trwała kilkadziesiąt minut, pytania myślę, że konkretne też, odnosił się bardzo konkretnie Dawid Szwarga. No i rozpoczyna tak naprawdę no, wielką, wielką prawdziwą przygodę, bo ja sobie nie przypominam, żeby w historii tej najnowszej, odkąd ja pamiętam, żeby trener ustępujący wywalczył Mistrzostwo Polski, bo to
No tak zakładam. To się stanie. Panie prezesie. No tak, że to się stanie. No mówię, że to się stanie. To się stanie i odchodzi i w jego miejsce przychodzi trener, który do tej pory był tylko asystentem, bo my mówimy o tym, że byli asystenci, którzy przejmowali po różnego rodzaju trenerach, tak, drużyny, ale tak naprawdę oni mieli jednak gdzieś jakieś przetarcia, czy to w trzeciej lidze, w drugiej lidze. No nawet myślę teraz o trenerze chociażby Jagiellonii Białystok, Adrianie Siemieńcu. No on miał przetarcie, był w trzeciej lidze, w Jagiellonii pracował jako pierwszy trener. Trener Szulczek przed Wartą Poznań też pracował jako pierwszy trener. Trener Szwarga tego doświadczenia jako pierwszy trener nie ma, więc to jest absolutnie nowa sytuacja, ale ja się bardzo, naprawdę się bardzo cieszę, że ta młoda polska krew dopływa do Ekstraklasy, że ci trenerzy zaczynają się rozpychać łokciami i myślę, że no pokazują swoją jakość, bo trener Szulczek no zrobił kapitalną reklamę, jeżeli chodzi o tą najnowszą polską myśl szkoleniową. Zibi, ale... Tak jest, można powiedzieć. Ciekawy wątek Paweł poruszył, dostaje asystent. Duże ryzyko. Ja sam się zacząłem dzisiaj zastanawiać, czy ja pamiętam taką sytuację w dużym polskim klubie, w trudnym, albo inaczej ciekawym momencie, chyba pamiętam jedną taką sytuację w szczególności. Paweł Janas za Janusza Wójcika. Hen, daleko się cofnąłem w czasie, ale w trakcie sezonu Wójcik wyjechał gdzieś do krajów arabskich, petrodolary i Janas przejął tą drużynę, zdobył Mistrzostwo Polski, później nie awansował do Ligi Mistrzów, później awansował do Ligi Mistrzów. Gdzieś wcześniej był tylko asystentem Paweł Janas Wójcika w Olimpijskiej i Wójcika w Legii. Natomiast no też Janas miał ogromne doświadczenie z piłki, prawda, jako zawodnik. To znaczy dzień ślubu zawsze jest ładny i ten dzień ślubu dzisiaj ładnie wyglądał, prawda? Trzeba przyznać, że dzień ślubu, Paweł zresztą coś wie, bo niedawno brał ślub. Natomiast potem przychodzi proza codziennego dnia, życie i trzeba do czegoś, że tak powiem, do czegoś piąć, coś zrobić i wiele rzeczy jest do zrobienia. Po ślubie jest wiele rzeczy w małżeństwie do zrobienia. Tutaj sytuacja jest dość wyjątkowa, bo wchodzi trener, który nie wchodzi jako asystent na miejsce trenera, że musi coś zrobić, tylko wchodzi na miejsce trenera, który go zostawił na wierzchołku góry. Bo więcej nie zdobyć tytułu mistrza Polski, ewentualnie Puchar Polski, to pan Dawid nic więcej zrobić nie może. No jedyne, co może zrobić, zakwalifikować się z drużyną Rakowa do jakiejś fazy grupowej, czy to będzie Champions League, to był wielki sukces, czy Europy League, to by był sukces, i do Conference League, to też by był sukces troszeczkę mniejszy, ale byłby sukces. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że to jest ruch bardzo niebezpieczny i nie mogę nic powiedzieć na temat pana Dawida, bo go po prostu kompletnie nie znam, czyli nie mogę tutaj robić. Natomiast no, po panu Marku trzeba mieć charyzmę, pan Marek drużynę prowadził bardzo twardo, prawda, i tak dalej. Nie wiem, mi się wydaje, że pewne niebezpieczeństwa są, pewne ryzyko jest, natomiast no, ja mówię tak, ja jestem do świata pozytywnie nastawiony i do Rakowa także, i do młodych trenerów, w Polsce się zrobił troszeczkę dzięki tutaj trenerowi Warty, czy coś takiego, zrobił się taki, można powiedzieć, taka tendencja Nagelsmana w Polsce, prawda? Bierzemy ładnie, fajnych trenerów, którzy dobrze wyglądają, którzy są młodzi, którzy pracują z komputerem, którzy lubią piłkę nowoczesną, i to jest fajne. I to jest, wydaje mi się, droga słuszna, właściwa. Proszę zobaczyć, że nawet ten trener dzisiejszy to też tak samo jest trochę ogolony, można powiedzieć, jak pan Marek Papszun. Ale wydaje mi się, że porównywanie to nie ma żadnego sensu, bo ja słuchałem na konferencji kilka wypowiedzi pana Dawida Szwargi, to mówił rzeczy, które często też mówi Mateusz Borek, prawda, że to nie jest żaden wielki stres, że stres też w szpitalu, prawda, że stres to jest codzienna praca, że to jest sama przyjemność i tak dalej. Oczywiście to są rzeczy absolutnie normalnie, które ja tutaj widzę pozytywnie, natomiast no, wydaje mi się, że
wydaje mi się, że w Rakowie chcą, żeby klub działał na zasadzie takiego, można powiedzieć, korporacji, żeby każdy miał coś do powiedzenia, żeby trener był odpowiedzialny za swój odcinek pracy, ale żeby trener nie decydował, kto jest w pralni, żeby trener nie decydował, gdzie idziemy na zgrupowanie, żeby trener nie decydował, co robimy, żeby trener nie decydował o wszystkim. A te 7 lat pana Marka Papszuna takie były, to były lata, które przyniosły sukces. Dzisiaj wydaje mi się, chcą czegoś innego. Chcą, żeby troszeczkę było bardziej, że tak powiem, miejsce i dla prezesa klubu, i dla szefa rady nadzorczej, i dla prezesa. Każdy by chciał, jak gdyby mówić w tym sukcesie, troszeczkę cząstki, troszeczkę tortu dla siebie. Dlatego jest taka decyzja. Ja mówię, mi pod wieloma względami, gdzieś tak jak patrzę w historię, to Raków przypomina ten pierwszy Widzew. Młody, ładny, mały Widzew, też taki kurniczek, boisko, bo w ogóle już grali na UKS-ie, pierwsze mecze pucharowe, bo w ogóle nie można było grać na stadionie Widzewa, bo nie było czegoś takiego jak stadion Widzewa. Później to się przerabiało, ta drużyna rosła. Wiadomo, gdzieś urosła do wielkiej potęgi polskiej piłki. Potem wiadomo, jak wszystko w życiu, gdzieś tam się to lekko rozpadło, bo piłkarze zaczęli odchodzić i tak dalej. Tu sytuacja jest troszeczkę inna, ale ja sympatyzuję z każdym fajnym projektem. To jest projekt fajny. Pan Świerczewski wybrał taką drogę. Jest to droga niebezpieczna, droga na pewno bardzo wyboista i zobaczymy, jak sobie wszyscy z tym poradzą. Tym trenerem tylko panowie jeszcze wtrącę. Stanimir Stojłow to był taki trener. No tak, Paweł, ale ja muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Wy nie macie w sobie syndromu tego słynnego Romano, który jest na Twitterze, prawda? Czy... No przecież było wiadomo, że trenerem jest ale asystent. Chodzi o to, że nikt tego i tak nie napisał. Włodar nie napisał, nawet Kośmiński nie napisał, świetnie newsmaili. Ja napisałem, niektórzy wiedzieli, ale zostali poproszeni, żeby nie pisali. Panowie, nie wiecie, jak świat funkcjonuje. Niech długo wiedzieli. Przecież panowie, umówmy się, jakikolwiek inny trener z każdego innego klubu, który byłby, czy to Niedźwiedź, czy to gdzieś nawet wydaje mi się, zrobili nawet taką, nie wiem, czy to zrobił oficjalnie klub, czy to zrobił oficjalnie klub Raków Częstochowa dzień wcześniej, że puścił chyba fotkę Jurka. Tak, Niedźwiedzia. To chodziło trochę, żeby podpalić trochę. No to nie chodzi o to, ale to ja ci powiem. Ja uważam, że to było niesympatyczne. W stosunku do Jurka Brzęczka akurat to było niesympatyczne, ale zostawmy to. Natomiast panowie, no nie, to tak, nie można się tylko wyłącznie bawić. Wygrywasz, to wydaje się, że możesz się wszystkimi bawić. Przyjdą jeszcze cięższe dni. Natomiast pytanie jest jedno. Jakikolwiek polski trener, który by był oprócz asystenta, to byśmy wiedzieli wszyscy w przeciągu pół godziny. No bo jeżeli miałby być Niedźwiedź, no jak sobie wyobrażasz, że Niedźwiedź by dzisiaj pojechał na... Konferencja była ogłoszona 4 dni temu, czyli Niedźwiedź dzisiaj pojechał na konferencję, co? Widzewie nikt nie wie o tym, że on jest nowym trenerem Rakowa. Jak pojechał Szulczyk, obejdzie kto, tylko bo wiadomo, że to nie jest żaden trener polski, który gdzieś pracuje, który musi uzyskać zgodę od kogoś. Czyli wiadomo, że jest tylko asystent, bo dlaczego? Trener zagraniczny nie mógł być, z prostej przyczyny, bo wydaje mi się, że Raków nie był przygotowany na trenera zagranicznego. Zresztą ja wczoraj napisałem, że trenerem jest albo asystent, albo trener zagraniczny. Nie chciałem napisać tego DS wczoraj, no bo nie chciałem im, że tak powiem, palić tej wielkiej niespodzianki. Napisałem to 5 minut wcześniej, bo ja w ogóle generalnie, muszę ci powiedzieć, myślałem, że o 10.30 czy 10.45 jest ta konferencja. W ogóle nawet nie wiedziałem. Dopiero jak wszedłem, to wiedziałem, że czekają na trenera, a to napisałem troszeczkę wcześniej. Natomiast no, jakbyście pochodzili, to byście wiedzieli doskonale, że to jest pan Dawid. No. Prezesie, szukaliśmy uszy naprawdę w wielu miejscach, wszyscy nabierali wody w usta. No i, znaczy to była gra, ja mówię, to było skierowanie narracji na następcę, a nie na to, że odchodzi Marek Papszun, że odchodzi legenda tego klubu i to trzeba przyznać, oddać naprawdę. Ja muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja muszę powiedzieć, że ja to odejście, ja nie do końca, ja uważam, że z lekką ręką się tak troszeczkę komunikat, panowie, no rozstajemy się, informujemy, że nie będzie pana Marka, no pan Marek tam zrobił taką wielką robotę, mając do pomocy właściciela, że to pożegnanie jest takie, ja bym chciał wiedzieć dlaczego, z jakiej przyczyny, co się stało, nikt mi nie powie, że przyczyną jest to, że pan Marek ma żonę w Warszawie, prawda, no to dostawmy te bajki gdzieś tam. Ale ja tylko wtrącę, bo Marek Papszun, który został wybrany trenerem roku w tygodniku Piłka Nożna, Zbyszek Mucha z nim rozmawiał i zadał mu takie pytanie, nawiązując, bo była taka wypowiedź Marka Papszuna jakiś czas, no kilka miesięcy temu, że on będzie karierę chciał zakończyć stosunkowo szybko i Zbyszek Mucha zadał mu takie pytanie, pamiętam,
że czy jest pan świadom, że pana życie rodzinne mocno cierpi, bo jest pan osobą skoncentrowaną mocno na pracy. I napisał i odpowiada Marek Papszon, to też. Satysfakcja z pracy zawodowej to jedno, ale są też rykoszety. Pamiętam dobrze, dlaczego rozpadł się mój pierwszy związek i staram się wyciągać wnioski. Wiem, że muszę w końcu poświęcić więcej czasu żonie, córce. Wiem, że były zaniedbania, dlatego staram się dbać o relacje z najbliższymi, a to nie jest łatwe w tym fachu. I ale to już powiedział, ale to czekaj, spokojnie. Ale spokojnie, to powiedział, jak był trenerem. Tak, tak, tak. No. Ale jak była konferencja kończąca, która mówi, że pan Marek już nie będzie, bo to była chyba jego ostatnia konferencja. Podejrzewam, że teraz tylko będzie mecz FETA, Mistrzostwo Polski, mecz pucharowy można wygrać i tam będzie też konferencja, coś takiego. Później ktoś pewnie zrobi wywiady z panem Markiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast według mnie mówię, no, coś tam troszeczkę pękło według mnie. Coś lekkiego musiało. Jestem przekonany. Ja wiem, że będzie teraz zakłamywanie rzeczywistości. Nie, bo nie szuka dziury. Nie szukam dziury w całym. No, ja mówię, jestem pozytywnie nastawiony, ale coś musiało pęknąć, panowie. Jeden trop. Kacper Tomczyk, dziennikarz TVP Sport, rozmawiał z Michałem Świerczewskim i w tej rozmowie pada takie zdanie. Cytat. Michał Świerczewski, nie dziennikarz. Wspomniałem Markowi Papszonowi, że będziemy dysponować pieniędzmi zdecydowanie efektywniej niż do tej pory. To z pewnością miało wpływ na jego decyzję, przyznał właściciel Rakowa Częstochowy. Tak pomału, Romek, pomału, kropka po kropce. Zobaczysz, że tam... Rozibi, to ja ze swojej strony. Słuchaj, usłyszałem od człowieka, który jest świetnie też zorientowany w krajowym futbolu, że Marek Papszon musi dokładać do budżetu klubu 5-6 milionów euro rocznie. Michał Świerczewski, nie Marek Papszon. Nie Marek Papszon, Michał Świerczewski. No w ogóle by go żona z domu wyrzuciła, aby Marek Papszon. Jeszcze raz. Michał Świerczewski, mając wielką firmę, którą stworzył, która mu się prężnie rozwija, no musi do budżetu dokładać. Usłyszałem potwierdzenie z bardzo wiarygodnego źródła, że jest to około 30 milionów złotych, czyli rzeczywiście te 5-6 milionów euro. 30 milionów to jest prawie połowa budżetu obecnego Rakowa, który wynosi 65 milionów złotych. Czyli to jest potężna, jakby no, mocno hobbystyczne też wszystko. Ja rozumiem, że to marketing, X.com, można to pewnie mądrze rozgrywać, tak jak to rozgrywa Michał Świerczewski, bo to jest, rozumiem, prężny biznesmen i widać w nim pasję do futbolu. Natomiast no, to są potężne koszty, które też pokazują, że Raków jest klubem aspirującym, w oparciu o budżet właściciela może się rozwijać, natomiast no trochę nie ma możliwości Legii czy Lecha Poznań. Te kluby Legii... To jest chyba normalne, że nie ma. Jeżeli byśmy wzięli Legia, to swoją stołecznością już jest tak wielkim klubem, jest największym klubem w Polsce, czy komuś się to podoba, czy nie podoba i ma największe możliwości, jeżeli chodzi o sponsorów, o budowanie budżetu, o zdobywanie pieniędzy. Raków jest drużyną z Częstochowy, drużyną, która nie wiem, 6, 7, 8 miesięcy, rok temu grała w Bełchatowie, grała w innych miastach. Czyli te możliwości... Ten dach budżetowy Rakowa, który jest z praw telewizyjnych, z ticketingu, z marketingu, z merchandisingu jest gdzieś na dużo niższym poziomie, nigdy nie będzie większy, no bo jest inna rzeczywistość. Natomiast dla Rakowa, dla pana Świerczewskiego, no pewnie ważne było wejść do Pucharów Europejskich, bo to jednak jest zastrzyk pieniędzy i to zależy, gdzie trafisz, prawda, do której, bo można wygrać pierwszy mecz eliminacyjny w Champions League i wtedy wchodzisz i wtedy grasz dalej w Champions League, prawda? Ale jak drugi mecz przegrasz, to wchodzisz na ścieżkę Europy League. Natomiast przegrywając pierwszy mecz, jako polska drużyna, pierwszy mecz, gdzie Lech w zeszłym roku chyba przegrał z Karabachem. I od razu trafił do Ligi. To od razu idziesz na ścieżkę Conference League. Także tu są też konkretne pieniądze. Natomiast jedno jest pewne. Jeżeli Raków ma być tam, gdzie jest, albo się rozwijać, to pan Świerczewski będzie musiał dosypywać nie 5 milionów euro, tylko dwa razy tyle no, teraz. No bo i wymagania piłkarzy wzrosną, i wymagania i piłkarzy... Ja prezesie przepraszam, że wtrącę, ale oglądaliście dzisiaj te konferencje. Ja stojąc na sali konferencji w Częstochowie, miałem takie wrażenie, że jednak
to Mistrzostwo Polski to jest naprawdę wielkie było marzenie Michała Świerczewskiego. No jeżeli on mówi Kacprowi, ja tego akurat nie widziałem, to Roku, to bardzo fajnie, że to cytujesz, że trzeba będzie tymi pieniędzmi efektywniej zarządzać, że te wydatki będą cięte. Mocne zdanie. Na konferencji prasowej, że Raków musi zacząć stawiać na młodych Polaków, że Raków musi zacząć promować polską młodzież. Bo nie oszukujmy się, w tym momencie, tak jak wyobrażamy sobie finansowanie klubu, to finansowanie klubu bierze się z czego? Ze sprzedaży zawodników, z sukcesów sportowych, no i z dnia meczowego. No i ewentualnie z tego, co dorzuci właściciel, ale każdy właściciel chciałby, żeby z tego czwartego filaru było jak najlepiej. Tak, tylko powiedziałeś jedną rzecz. Ja też to czytałem i masz rację, Paweł, że chcieliby stawiać na zawodników, tylko tych młodych polskich zawodników wcale nie jest łatwo. Raz, że pozyskać, bo jak są dobrzy, to już wyjeżdżają za granicę. Drugi raz musi wziąć zawodników już młodych, ale dobrych. Dobrych, bo jesteś mistrzem Polski, możesz zdobyć Puchar Polski, możesz grać w pucharach europejskich, czyli nie możesz. Czyli, a nie zapomnijmy jeszcze jedną rzecz, że Raków Częstochowa na koniec sezonu będzie chyba jedyną drużyną, jedną z niewielu drużyn, która będzie musiała dopłacić pieniądze za to, że nie przestrzegali tej formuły gry juniora w rozgrywkach, prawda? Czyli to, co ty powiedziałeś, to jest oczywiście jedyną drogą, na pewno drogą do sukcesu gdzieś, to jest taki sukces sztuczny będzie, jeżeli co roku się okaże, żeby dać uciechę iluś tam tysięcy ludziom, to trzeba włożyć 5, 10, 8 milionów euro do garnka, bo prawdopodobnie może w tym momencie żona pana Marka albo ktoś powiedzieć, no słuchaj, no zamiast dawać im, to dawaj nam, prawda? To nie jest takie proste. Natomiast autofinansowanie, samofinansowanie się klubu, jak się idzie na taki poziom... Nie ma szans na to, żeby zarabiać z dnia meczowego, no bo przychodzi 5,5 tysiąca ludzi, no to... Nie, dlatego Zibi, to co mówisz... Jedna opcja jest sukces sportowy, czyli gra w Europie regularna, a druga opcja to jest sprzedaż za duże pieniądze zawodników. Brawo. Kogo kluby sprzedają? Jak zobaczymy na listę, to są zawodnicy polscy poniżej 25 roku życia. I to jest matematyka i Michał Świerczewski jako inteligentny człowiek to wie, bo on sobie analizuje pewne sprawy. Raków do tej pory sprzedał... No to jest na pewno jeden z tematów, który ich troszeczkę może powiedzieć tam... Spore pieniądze, więc no trzeba iść. Tomek Włodarczyk powiedział, że Raków wysłał kilkadziesiąt zapytań słyszałem to. Się polskich zawodników z Ekstraklasy. To jest naprawdę coś ciekawego, ale no była sytuacja, ja to przytaczałem wielokrotnie na Prawdzie Futbolu, ale przytoczę i dzisiaj, że kiedy Raków zgłosił się po Fabiana Piaseckiego, Fabian Piasecki otrzymał zielone światło od Śląska Wrocław na odejście, bo miał przynieść kwotę X. No i przyniósł klub z kwotą X. Kiedy Śląsk Wrocław dowiedział się, że tym klubem jest Raków Częstochowa, to doliczył X plus coś. A w zasadzie to było dwa razy X. Więc... No tak samo idzie teraz. No. Ale ja ci powiem coś. Bardzo ciężko jest kupić polskiego młodzieżowca, takiego, który jest gotowy do gry w Ekstraklasie. Możesz kupić bardzo dobrych piłkarzy i to robi Lech Poznań, to robi Legia Warszawa. To nie jest tak, że w Legii Warszawa i w Lechu Poznań zawodnicy, którzy grają, którzy doskonale funkcjonują w akademiach, są ci, którzy w wieku 8-10 lat przyszli zapisać się do Lecha. Nie, to jest zupełnie co innego. To jest komercja, to są przyszli kibice Lecha, to jest identyfikacja z klubem Legii, Lecha, Widzewa i tak dalej. Natomiast tych najlepszych trzeba szukać, wybrać i w wieku 15-16 lat bierzesz ich do akademii i ich szkolisz 2-3-4 lata po to, żeby weszli do pierwszej drużyny. I wydaje mi się, to jest też marzeniem pana Świerczewskiego, bo to jest jedyna słuszna droga, żeby się, że tak powiem, finansowo obrobić i żeby finansowo to wszystko wytrzymać. No bo jak nie, no to ktoś podliczy właściciela klubu, który można powiedzieć wydał, czy tam wrzucił do klubu, nie wiem, na koniec będzie setki milionów euro, no to pewnie sympatyczne to nie jest dla niego, prawda? Czyli musi szukać nowych rozwiązań, a nie wiadomo, czy te nowe rozwiązania, ta nowa rzeczywistość, to bardziej takie, można powiedzieć, efektywne wydawanie pieniędzy, czy to też się bardzo podobało dotychczasowemu trenerowi. Ja jeszcze tylko tak wtrącę, że trzeba by było to sprawdzić w raportach finansowych i to jest oczywiście do zrobienia. Wydaje mi się, że Dariusz Miodowski to aż 30 milionów to nie dorzucał rocznie do Legii, że jednak to była kwota
mniejsza, ale to tak mówię, to z pamięci, ale wydaje mi się, że to było około 15-10, a nie 30, więc to jest naprawdę kwota potężna. No, ale to nie ma żadnego, znaczenia. No. Panowie, bo Legia to jest Legia, nawet jak skończy na 5. miejscu, 4. miejscu, to wartość klubu, brandu Legia jest zupełnie inna niż Rakowan. Taka jest rzeczywistość, prawda? To się nie może obrazić. Paweł, że loże na stadionie przy Łazienkowskiej są 2-3 razy droższe niż loże na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, rozumiesz? Czyli to jest różnica między tylko Warszawą a Poznaniem, a wiesz, no stadion Rakowa to w ogóle 5,5 tysiąca, wyremontowany za 20 milionów złotych. Słuchaj, ja mówię do szefa Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa 2-3 dni temu, Wojtka Cygana, że miasto wydało 20 milionów na stadion, a on mi mówi, miasto 20 milionów, 10 milionów Ministerstwo Sportu, a 10 milionów miasto, rozumiesz? Czyli oni wyrwali tylko 10 milionów na remont tego kurnika w Częstochowie, a resztę dołożyło Ministerstwo Sportu. To pokazuje, jaka jest relacja dzisiaj, ciągle i wciąż, między Rakowem a miastem i ona jest... No, zasadniczo nie ma zmiany nawet od awansu, który był w 2019 roku. Zobaczcie, to jest awans w 2019, czyli to jest 2020, 2021, 2022, 2023. To można było zbudować ultranowoczesny stadion w 4 lata od awansu. No nie, Romek, no to dlaczego nie możesz takich rzeczy mówić? No, Częstochowa nigdy nie będzie miała potrzeby stadionu na 30 tysięcy widzów. No. Nie, no na 15, no z Zibi, no, ale... Na 12, to jest okej. Na 12 nawet, natomiast jest pewien problem, prawda, bo to gdzieś tam rosło. Dzisiaj zdobyłem tytuł mistrza Polski, natomiast no, jest też rzeczywistość, o której często rozmawiamy, są dyskusje społeczne. Czy to miasto ma budować klub dla prywatnego podmiotu, prawda? No, ale tak wszędzie jest, Zibi, każdy klub ma stadion miejski. Nie, to chyba nie Ciecza ma stadion na poziomie... No to wiesz, to się nie zdarza. Niececia ma swój stadion, który wybudowali państwo. No dobrze, ale wszystkie... No tak, ale to nie są, ale zaczekaj, to nie są łatwe rzeczy, bo jeszcze jest tak zwana społeczność, która ma też inne problemy, która chciała, żeby pieniądze poszły na ulicę, na żłobki, na szpitale, na to, na tamto, na siamto. Później jeszcze nie zapomnij, że tam jest jeszcze drużyna żużlowa, która też jeździ na starym stadionie, który też można by było wybudować zupełnie inny, czy coś takiego. Są jeszcze inne. No wiesz, no to nie są proste. To jest inna sytuacja. To muszę ci powiedzieć, Zibi, ty akurat wiesz dobrze, że w Polsce bez pieniędzy z samorządów nie sposób zbudować stadionu, czy nawet infrastruktury. Sam się przyczyniłeś choćby do budowy stadionu w Szczecinie i to niestety prywatny inwestor, nawet pan Świerczewski, czy właściciel Pogoni, pan Mroczek, nie są w stanie zbudować stadionu, nawet na kilkanaście tysięcy, nie mówiąc większego. No to są koszty... Tak, poza tym nie jest łatwo, przykładowo w wielu krajach zachodniej Europy i tak dalej są tak zwane kredyty sportowe, prawda, że te kredyty sportowe daje się na wiele lat, na wybudowanie na przykład stadionu i ta opłata jest, można powiedzieć, oprocentowana na procencie bardzo niskim, to nie ma nic wspólnego ani z inflacją, ani z nikim, ale tak zwane kredyty sportowe są czasami po to, żeby wybudować stadion sportowy, żeby mieć tam 20 lat na spłacanie kredytu gdzieś przy jakimś procencie, 1,5% tylko, można powiedzieć, obwarowania i tak dalej. W Polsce tego nie ma, w Polsce się tego nie robi. W Polsce często korzysta się z pieniędzy samorządowych. No i zresztą trzeba sobie jasno powiedzieć, panowie, w Polsce piłka tak zwana amatorska w ogóle by nie funkcjonowała, jakby nie było rodziców. I by nie było pieniędzy samorządowych. No, to jest normalne. No, my nie jesteśmy na tyle bogatym krajem, żeby to się gdzieś samo zapinało. Zibi, to jeszcze jedna kwestia poważna, bo ja lubię czasami posłuchać, co się dzieje i muszę wam powiedzieć, że się dzieje. Podział pieniędzy z praw telewizyjnych, 12 klubów ekstraklasy sformułowało pismo o tym, że chce nowego podziału pieniędzy z praw telewizyjnych, bardziej równego niż teraz obowiązujący.
Podobno dwa kluby ostatnio się z tego cokolwiek już wycofują, natomiast mi się to strasznie nie podoba, bo ja uważam, że ten podział, który jest teraz, promujący jednak pierwszą trójkę, w szczególności reprezentującą nas w europejskich pucharach, to jest jeden z motorów rozwojowych tego futbolu. No naprawdę, ta liga, jeśli ma się rozwijać, to nie przez słabszych, tylko przez mocniejszych. Jakiś podział został wypracowany, a teraz widzę, że ma być zachwianie tego podziału. Jak się do tego ustosunkujesz? Znaczy to był stary zawsze dobry temat. Zawsze się dobierają ci, którzy nie partycypują w tych większych zyskach drużyn pucharowych i mówią, dlaczego mają mieć oni więcej, a my mniej, to jeszcze bardziej się zwiększy dystans. Wiadomo wszyscy, że tak powiem, ledwo kończą koniec końcem. To jest problem Sidney, Romek. No, ten temat to już był grany za mojej kadencji jako prezesem 4-5 lat. Później się spotkają, pokłócą się, kto tam głośniej krzyczy i kto więcej będzie miał do powiedzenia, to przekona pewnie innych. Na koniec, że tak powiem, zostanie status quo, tak jak jest dzisiaj. Natomiast problem jest podstawowy. Problem jest podstawowy, to jest typowo nasz. Że my gloryfikujemy coś, co jest nie do gloryfikowania. Panowie, no Polska Liga Piłkarska i my jako ekstraklasa, my jako polska piłka, prawa telewizyjne, to jest prawie, chyba nie wiem, ale 290 meczów, jeżeli się nie mylę, czy nawet 306 meczów, jakby to szybko policzyć, 34 kolejki, po 9 meczów, to jest 300. Panowie, i my bierzemy za całe prawa telewizyjne tyle, ile w Anglii ostatnia drużyna, my do podziału mamy tyle pieniędzy, ile ma ostatnia drużyna w Anglii. To, o czym my mówimy. To wszystko z biedy. No my się, jeżeli te prawa byłyby warte 3-4 razy tyle, to prawda, podział by już nikogo nie denerwował, bo gdzieś by była ta baza, prawda? Ta baza byłaby dużo większa. Natomiast dzisiaj baza jest około chyba, nie wiem, 5, 6 czy 7 milionów złotych, a ci, którzy grają w pucharach, zarabiają gdzieś tam po 15, 18, 30. No to różnica troszeczkę jest. Do tego jeszcze są pewnie najbogaci, do tego są najlepsi, bo na koniec wygrywają ci, którzy są najbogaci, mają największe budżety, czyli to się jeszcze bardziej dzieli. Natomiast problem wynika, i to nie jest wina ani szefa ekstraklasy z A prezesa, ani nikogo, tylko to my żyjemy w takiej rzeczywistości. No, pytanie, ci dam proste pytanie. Dzisiaj wszyscy piszą o tym, że Skóraś idzie do Bruż. FC Bruż, prawda? No tutaj, słuchaj, to tak, właśnie... Ale to jest to samo pytanie, ale powiedz mi jedną rzecz. Ja bym chciał zamknąć oczy i się zastanowić, to który klub ma większą perspektywę rozwoju, który klub ma większą bazę kibiców, który klub jest z większego miasta, który klub ma większą teoretycznie potęgę? Lech czy Bruż? Ale nie, no Brugia jest wielkim klubem belgijskim, z imieniem. No ale Lech potencjał ma większy, bo jakby Lech miał budżet taki jak Bruż, 70-80 milionów czy 100 milionów euro, no to jest, czyli zawodnik idzie, dlaczego? Bo dostaje większe pieniądze i ja to rozumiem. Lech bierze pieniądze z Bruż, te pieniądze chyba będą przez 4 lata płacone w ratach przez 4 lata i tak dalej. Czyli to pokazuje problemy naszej piłki, że my z jednej strony chcielibyśmy być wielcy, a z drugiej zdajemy sobie sprawę, że nie możemy być. Że nie możemy być, bo wyprzedajemy, kogo kupimy za Skórasia? No to albo wprowadzali następnego młodego zawodnika z akademii, to jest bardzo dobry, mądry ruch, żeby wytrzymać to finansowo, albo kupią jednego zawodnika normalnie za, nie wiem, za pół miliona, za milion, za półtora miliona, ale za 6 się nie kupi, prawda? Czyli my byśmy chcieli mieć duże kluby, duże sukcesy, natomiast droga do tych sukcesów na Zachodzie jest zupełnie inna niż u nas. No, do nas przyjeżdżają Belgowie, Holendrzy, Niemcy, Włosi, Hiszpanie. Hiszpanie może nie, Portugalia nie, bo ten półwysep jakoś na nas na razie nie patrzy, czy tam może gdzieś Turcja. I oni u nas robią zakupy. Ale my u nich zakupy nie robimy. My bardziej jesteśmy nastawieni na kogoś... No chyba ten drugi albo trzeciej lidze hiszpańskiej. Nie, no to tam robimy... Tak, ale zawodnik z drugiej, trzeciej ligi hiszpańskiej może być dobry w polskiej lidze. Dlaczego? Bo nasza polska liga generalnie ma poziom drugiej, trzeciej ligi hiszpańskiej. Nie dlatego, że on nagle skupiony z drugiej, trzeciej ligi hiszpańskiej gra na poziomie
La Ligi, prawda? No, to są rzeczy, które łatwo wytłumaczyć. My dzisiaj zaczynamy mieć pewną dominację, potrafimy wziąć niektórych dobrych zawodników z państw skandynawskich, ale to jest proces długotrwały, a przede wszystkim to zależy od bogactwa, od naszego bogactwa, prawda? Od bogactwa klubów, od bogactwa, od ile mamy dobrych sponsorów. Weź pod uwagę, że w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę 100 najbogatszych Polaków, to ilu, że tak powiem, bezpośrednio łoży, czy chce być, że tak powiem, łączonych z klubami sportowymi, czy łoży na sport? Bardzo mało. Mhm. Nie mamy prawie żadnego, nie ma żadnego funduszu wielkiego światowego w Polsce. Jest bardzo mało, albo właściciela, albo właściwie nie ma prawie żadnego właściciela, że tak powiem, zagranicznego jakiegoś biznesmena, zagranicznego, teraz widzę, gdzieś tam chyba Tychy, nie Tychy, gdzieś indziej przyszły jakieś grupy, no ale to jest jeszcze długa historia. Ale prezesie, ja mam wrażenie, że Michał Skóraś nie poszedł tam dla pieniędzy, tylko po prostu to jest klub, który gra regularnie w fazie grupowej Champions League i to chyba po prostu zrobił awans sportowy też, okej, finansowy na pewno też, ale przede wszystkim sportowy i też mi się bardzo podoba ta decyzja, że nie rzucił się od razu na ligę z top 5, tylko na taką ligę pośrednią, żeby jednak przejść na to trochę inną intensywność, żeby dojrzeć i dopiero jeszcze... Ale ja zadam ci pytanie. Zaczekaj, oczywiście, ja się sądzę, żeby było jasne. Nic nie mam do Skórasia. Ja zadam pytanie. Dlaczego Brusz kupił Skórasia? No, zainwestowali w wyróżniającego się piłkarza, który sprawdzi się na poziomie... Bo mają jedną rzecz, że za 2 lata oni chcieli go... No tak, to jest inwestycja. Brawo, inwestycja. Teraz pytanie, że oni mogą to robić. My tego nie możemy robić, bo my na przykład, my tą inwestycję, o której ty mówisz, to robimy tylko z polskimi piłkarzami. Ty powiedziałeś na początku, prawda? Tak, to ja się z tym zgadzam. I to jest problem. I tu brakuje w tym tak, łańcuchu. Panie prezesie, ja się z tym zgodzę. Mi brakuje takich transferów. Nie wiem, jak Legia wybrała Andreja Dudę ze Słowacji. Zapłaciła, nie wiem, 500 tysięcy euro. Bach, jest wypromowany, poszedł za miliony. Lech Poznań wyciąga Afonso Souza, okej, jest inflacja, 1 000 000 euro. Lech Poznań płaci za Afonso Souza. Afonso Souza wiosną, myślę, że już tę wartość jednak swoją podniósł i jest szansa, że Lech Poznań, no nie wiem, za rok zarobi na tym Souzie 3-4 miliony euro. Mi brakuje czegoś takiego w polskich klubach, że my nie sięgamy, nie szukamy takich piłkarzy w wieku 20, 21 lat, 19 w innych krajach, żeby ich wziąć, zapłacić te kilkaset tysięcy euro, wypróbować i puścić świat. Tak, tylko żeby wziąć zawodnika, takiego 18-19-latka, dobrego, młodego, który przyjdzie do Polski, pogra i może być sprzedany za dużo, dużo więcej, zawodnik, który kosztuje od 1 000 000 do 3 000 000 euro. To nie jest tak, że pójdziesz gdzieś kupić zawodnika za 100 tysięcy euro. Jak kupisz zawodnika za 100 tysięcy euro, to potem go sprzedać za 700 tysięcy euro. Jak kupisz za 1 000 000, możesz go sprzedać za 7 milionów. To są gdzieś naczynia połączone. To nie jest tak, że w wieku... Pamiętaj, no, że dzisiaj zawodnicy od wieku 12 lat, 13, 14, jak tylko zaczną lepiej kopnąć piłkę, każdy już ma menadżera, wokół każdego kręcą się menadżerowie. I ja ci powiem jedną rzecz. I tutaj naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Lecha, wielkie brawa Anke dla tych, którzy z Lechem współpracują, jeżeli chodzi o menadżerskie, bo bardzo rzadko z Lecha zawodnicy odchodzą, że tak powiem, na koniec kontraktu za darmo, prawda? A generalnie w Polsce to też jest taki trend. Górnik Zabrze, to co przeżył w ostatnim czasie, to piłkarze czekali na koniec kontraktu i odchodzili. A u nas jest jeszcze taki trend, że bardzo często się kluby... W ten sposób, Christian Gutter, Pedro Tiba odszedł też w ten sposób, tylko że doświadczeni już zawodnicy... Pamiętaj, że właśnie Lech doprowadził do podpisania nowego kontraktu przez Kamila Jóźwiaka. Lech ostatnio doprowadził do nowego kontraktu. Doprowadził do kontraktu nowego Michała Skórasia. Przecież podpisali na zasadzie, że go puszczą, jak będzie mega propozycja dla Lecha, bo prawie 8 milionów euro to jest propozycja. No to wiecie, no to jest poważna propozycja dla klubu, ale w imię też kontraktu, którym ten chłopak podpisał. Lech stara się zachęcić piłkarza do tego, żeby jednak wiązał się z klubem, żeby klub zarobił, a on wyjechał, wiesz... Ale to z czegoś wynika, panowie, to z czegoś wynika. Paweł ma rację, ty masz rację i to z czegoś wynika. Bo w klubach generalnie, byśmy zobaczyli na strukturę naszych klubów, to bardzo dużo klubów jest, które są wspierane przez miasto. Jest dużo ludzi w klubach, którzy pracują, natomiast kompetencje ich są takie, jakie są. Mhm.
że żeby pozyskać kogoś zawodnika, to się zgadzają na to, że na jakieś zupełnie bardzo niskie odstępne, prawda, albo w ogóle się zawodnika doprowadza do końca. Ja to rozumiem, bo to jest normalne, to jest panowie pieniądze, każdy chce zarobić i to nie ma się co, nie ma się co dzieje. Lech tutaj jest absolutnie wyprzedza wszystkich pod względem zarządzania, umiejętności, organizacji, momentu sprzedaży. Ja natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, że ja uważam, że potencjał Lecha jest większy niż potencjał Wróży. Przepraszam, to jest moje zdanie. Bo Poznań jest... Pewnie będzie to prezes w nagłówkach w wielu tytułach, albo jeszcze dzisiaj wiedzą. Dlaczego w nagłówkach? Ale ja nie patrzę, tak jak ty, że Wróż w tym roku grał w Champions League i widziałem prawie wszystkie mecze, niektóre powinien przegrywać 3-0, na koniec wygrał 1-0, potem odpadli, dziękuję, do widzenia, ich nie ma. Ja to Wróż znam, kiedyś grałem przeciwko Wróż, wiem jakie to jest miasto. No jak można porównywać Poznań, siłę Poznania, wielkość Poznania do wielkości Wróż jako miasto? No w ogóle nie da się porównać. Kibiców. Wróż jest lepszy z prostej przyczyny, że mają historię, mają 3 razy większy, mają dużo większy budżet, kupują lepszych piłkarzy, w związku z tym grają w Champions League. Gdybyś Wróż powiedział, że mają 15 milionów euro, 20 milionów euro do wydania, czy tam 10 milionów euro do wydania w oknie transferowym, to by w żadnym Champions League nie grali, tylko też by grali w Conference League. No taka jest prawda, Paweł. Wiesz, ale grali 5 lat z rzędu w Champions League z tego no ale, co... Ale 5 lat z rzędu grali, co to znaczy, że muszą grać następne 5 lat. Mają teraz 4. miejsce w tabeli, tak, mają sezon dość trudny. W tym roku będą... Wiesz co, oni zdobywali regularnie Mistrzostwo Belgii w ostatnich latach. No ja wiem, no ale Romek, ale mi mówisz o tym, no przecież wiem, no ale jak można porównywać w Belgii najlepsi zawodnicy belgijscy, gdzie grają? No nie w Belgii. No tak. No tak, grają gdzieś indziej, bo Belgia to jest następnym portem, żeby dojść do celu. Prawda? Czy dzisiaj jest tam gdzieś jakieś tam państwa wschodnioeuropejskie i tak dalej, potem jest centralna Europa, potem jest Belgia, Holandia, potem mamy te top 5 lig, gdzie piłkarze idą. I Belgia to nie jest... Oczywiście, dobrze powiedziałeś, no idzie do FC Brusz, jak się mu dobrze pójdzie w FC Brusz, to z FC Brusz może pójść gdzieś do Hiszpanii, do Włoch, do Anglii i tak dalej, i tak dalej. Ja nie uważam, że nawet jest gotowy, żeby przyjść do Włoch, teraz grać w jakiejś dobrej włoskiej drużynie. Czyli, ale ja nie wiem, mi się wydaje, że można się rozwijać. Ja może mam inną perspektywę na to, na patrzenie na to, bo gdzieś tam też to porównuję, że kiedyś też człowiek grał w piłkę i nie korciło mnie w wieku 22-23 lat uciec czy pójść grać gdzieś indziej, a byłem już na Mistrzostwach Świata, byłem w jakichś elitach, grałem w reprezentacji reszty świata i tak dalej. Mi się wydawało, że cały czas się mogę rozwijać w polskiej drużynie Widzewie Łódź. Później powiedziałem gdzieś, że panowie, miałem 26-27 lat, to chcę jechać spróbować, ale to były inne czasy. Dzisiaj do pieniądze. Nie wiem, czyście słyszeli gdzieś jakąś wypowiedź, że UEFA albo inaczej, gdzieś to był pan Ceferin, w jakimś razie powiedział, że jest rozpatrywana sprawa, że może kiedyś jakieś rozgrywki europejskie, jakiś wino zawędruje do Stanów Zjednoczonych, prawda? No, z jakiego powodu to by się stało? Marketingu, tak? Pieniędzy. To samo chciała przenieść, znaczy przeniosła Superpuchar Hiszpanii, ale kończąc ten wątek Lecha, ja się zgadzam z tym, że tych kluczowych piłkarzy w tym sezonie i w poprzednim no udało się podpisać, no bo chociażby Mika Isak, Antonio Milić, Jesper Karlström, to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o kolejorza, to są wyciągnięte wnioski, bo chociażby Christian Grytkier, no gość, który ładował gola za golem, odszedł za darmo i też nie jest tak, że w przeciągu ostatnich, nie wiem, 5-6 lat tylko Lech wszystkie gwiazdy potrafił zatrzymać. Ten sezon i w Lechu, i w Rakowie, Raków też to pokazał, że jest w stanie zatrzymać tych najlepszych. Kovacevic, Tudor i Vilopes. To jest bardzo ważny sygnał. I Lechu tak, też to jest właśnie. Właśnie o to chodzi. I tą drogą polskie kluby powinny iść, co nie było normą w latach poprzednich. Idziemy żmudnie, ale idziemy do przodu. Ale ja mówię, no Lech za chwilę będzie grał eliminację do Pucharów Europejskich i będzie grał bez Skurasia. Prezesie, przerwę na sekundę. A propos Skurasia, nie będzie Skurasia, odchodzi na pewno Citaiszwili, który wiadomo, że zakończył, no to wypożyczenie nie ma sensu dalej. Nie wiadomo, co z Salamonem, nie wiadomo, co z Dagerstalem. Z obrońców jedynym podstawowym zostaje Milić i odchodzi Skuraś. No, rozbity jest naprawdę
z takiej brawo, pierwszej... i teraz tak, i teraz pada... tak. FC Bruż, FC Bruż zacznie eliminację ze Skurasiem, jeszcze pewnie weźmie dwóch piłkarzy, czyli będzie mocniejsza, Lech prawdopodobnie może być ciut-ciut, albo na tym samym poziomie, albo ciut-ciut. I tu jest pewien problem, panowie. To, że FC Bruż dzisiaj jest lepszy, gra w Champions League i tak dalej, to ja się to rozumie i się zgodzę. Natomiast potencjał Lecha, Legii, Widzewa, Wisły, Kraków, to jesteśmy 38-milionowym krajem. Jest dużo, dużo większy, natomiast jesteśmy biedni i dzisiaj nasza piłka, no niestety ma tyle pieniędzy, które nie pozwalają na jakąś taką agresywną politykę, na stałą gdzieś tam uczestnictwo w Champions League, w Europie League. No, bo myślę, brakuje nam tego. Po prostu te pieniądze są źle inwestowane, bo jeżeli słyszy się, że klub za miejskie pieniądze zatrudnia trzech trenerów na etacie, z czego dwóch jest na wakacjach od roku, to, no, to po prostu... Teraz wracają tych trenerów, słuchaj, Górnik Zabrze przywrócił. Teraz wracają, ale jeszcze a propos tego, tej Brugi, tego Lecha, ja myślę, że polskie kluby dopiero aspirują do tego, żeby być. Jeżeli będą dawały argumenty sportowe, to ci piłkarze będą chętniej zostawali. I tylko, że trzeba te argumenty dawać, a my na razie mamy problem z tym, żeby no Lech Poznań chociażby obronił tytuł mistrzowski. Brugia zdobywała to mistrzostwo kilka razy z rzędu, tak? I u nas jednak jak przychodzi... No w Polsce tylko Legia potrafiła obronić tytuł mistrza Polski. W ostatniej dekadzie. No to tylko Legia i to jest prawda. I tu jest problem, że żaden polski klub nie jest w stanie powiedzieć, dobra, panowie, 3 lata utrzymujemy ten trzon zespołu tych najlepszych piłkarzy, może odejść, nie wiem, jeden w sezonie, ale w jego miejsce kupujemy zawodnika na podobnym poziomie i w ten sposób budujemy... Jeszcze jest jedno pytanie, byś tak się spytał młodego chłopaka zakochanego, ładna dziewczyna, czy coś takiego... Słuchaj, wieczorem, jakbyś chciał pójść na pizzę, czy gdzieś pójść sobie gdzieś dobrej muzyki posłuchać, czy to by wolałbyś być w Poznaniu, czy w Bruż? Ja nie wiem, Brugia jest nazywana chyba Wenecją Północy. Wenecją Północy, no okej, no ale zaczekaj, żeby było jasne, Skóra zrobił największy progres. Wam zadam jedno pytanie, który zawodnik według was był determinujący, jeżeli chodzi o awans i drogę Lecha w eliminacjach do Conference League? Dwóch najlepszych piłkarzy Lecha w moim przekonaniu to był Michał Skóraś i Mikael Isak. Brawo. I teraz z jednego rynku. My się teraz gdzieś tam widzę, że w Polsce jest teraz takie bardzo, bardzo takie nastawienie na Sousę, prawda? W zeszłym roku był Amaral, prawda? I tak dalej. Spokojnie, panowie, to są zawodnicy, którzy zostali prześwietleni w poważnej piłce w sposób bardzo poważny. I skoro ich oddano, nie dlatego, że są słabi, bo Sousa w piłkę umie grać bardzo dobrze, teraz ma dobry okres, strzelił 2 bramki na Legii, jedną bardzo ładną, w drugiej się tam znalazł akurat w sytuacji i tak dalej. Natomiast to są piłkarze, którzy zostali przez ten system zbadani. Bardzo rzadko się zdarza, żeby piłkarz portugalski, hiszpański, dobrze zbadany przez system, akceptowany przez system, żeby przyjechał do Polski. Przyjeżdżają ci, którzy tam już są, że tak powiem, zweryfikowani i wiedzą, co po nich można oczekiwać, nie tylko pod względem sportowym, ale też pod względem charakteriologicznym, takim, siakim i owakim. Paweł, to ja tak, zanim poszukamy puenty ze strony naszego korespondenta w Rzymie, to jedną rzecz cię dopytam, bo mamy tutaj jednak szwarga za papszuna, czy mój porucznik Colombo zrobił research, bo Michał Świerczewski tłumaczy, 7 lat temu go poznałem, już wtedy go zapamiętałem, już wtedy go zanotowałem, wykrzykniki stawiałem i rozumiem, że 2 razy podchodziłem pod niego, 3 raz się udało, przyszedł do nas, najpierw do sztabu, teraz ma być samodzielnym pierwszym. Jak ty patrzysz, bo Zibi mówił o tym, no, pewnych niebezpieczeństwach, pewnym ryzyku, jak patrzysz na tego trenera? Jakie wywarł na tobie wrażenie, jak tam byłeś w tej sali konferencyjnej i jak odbierasz tą jego prezentację? A myślę też zrobiłeś research co do jego tak. Walorów. Postanowiłem wykonać dzisiaj kilka telefonów do kolegów trenerów, którzy brali udział w projekcie Deduktor, którzy byli na tych szkoleniach organizowanych
Między innymi przez Dawida Szwargę, który razem z braćmi Włodarkami, tak chyba trzeba odmienić tych trenerów, no, rzucił takie niecodzienne spojrzenie na piłkę, no i nie usłyszałem złego komentarza, złego zdania, złego słowa, pół złego słowa nie usłyszałem na temat tych konferencji, tych warsztatów, które właśnie ta grupa Deduktor organizowała. Pod względem takim merytorycznym absolutnie, absolutnie top. Co do samego Dawida Szwargi i twojego pytania, Roko, mega pewny siebie, mimo tego, że on tak naprawdę dopiero zaczyna, nie wykluczam, że od razu podejmę nową pracę, Marek Papszon, tak, dzisiaj. Panowie, tylko wreszcie dokończę. Dawid Szwarga wywarł wrażenie człowieka pewnego siebie. Ale... Okej, okay, ale ja ci dam dzisiaj jedną rzecz. Czy jak była konferencja dzisiaj i był pan Dawid Szwarga, był prezes, był właściciel i był szef rady, czy według ciebie emanowała z niego taka duża charyzma, dominował całą tą grupę, czy nie? Kurczę, nie potrafię powiedzieć na podstawie konferencji prasowej takich rzeczy, takich tez. To się czuje, pamiętaj jedną rzecz, to się czuje. To jest czasami jak ktoś chodzi do restauracji. Czasami ktoś chodzi do restauracji, jest znany, ale nikt się nie ogląda. Czasami będzie ktoś mniej znany, ale wszyscy się oglądają, bo coś... Ja uważam tak, ja o panu Dawidzie powiem sobie, bo go nie znam, natomiast jest rzucony nie na głęboką wodę, na najgłębszą wodę, jaką tylko może być, bo Champions League, bo ale presja, przy nim będzie też miejsce dla innych. A przy Marku Pepszynie dla innych miejsca specjalnie nie było. I wydaje mi się, że to był jeden z powodów, bo niech mnie powie, że się spotkali i panowie, no ja w cuda nie wierzę, że się spotkali i dobrze, no to co, to się rozchodzimy, bo dobra, to się rozchodzimy, zdobywamy tytuł mistrza Polski, zdobywamy Puchar Polski i się rozchodzimy. No nie, no panowie, no. Cudów nie ma. No. Do wczoraj wszyscy... Nawet tu dzisiaj ty powiedziałeś, Paweł, o żonie, że teraz to jest pierwsza żona, trzecia, a tu widzisz to, co powiedział Papszun. Nie wykluczam, że nawet pójdę od razu gdzieś pracować. Może gdzieś, jak jest zagraniczna. A nie, może ja uważam tak. Chodzi takiego wywiadu Maciejowi Wąsowskiemu, w którym powiedział, jestem gotowy na reprezentację. I po prostu... Ale to akurat, a na gotowy na reprezentację. Panowie, reprezentacja to jest bardzo fajny kąsek, to jest kąsek dla wszystkich. Trenujesz bardzo rzadko, praca teoretyczna, masz więcej czasu do domu. Natomiast ja wcale bym nie uważał, że na przykład Marek Pawszun mi powie, tyle lat tu jestem, zarabiam X, nie mogę dzisiaj wziąć X razy 5, byłoby to zachwianie jakiejkolwiek tej rzeczywistości. Trochę są zmęczeni moją charyzmą, moim charakterem, jestem strasznie wymagający, od wszystkich chcę 100%. Czyli dzisiaj jak się rozejdę, może ma ofertę, nie wiem, z jakiegoś klubu zagranicznego, która jest teraz i... Natomiast ja widzę, w Polsce my tak dopasujemy. Nie, bo pan Marek odchodzi, bo żona powiedziała, że ma odejść. No, panowie, no, to jest panowie, bardzo dobre. Panowie, o dziewiątej jest Inter Juventus. Ale jeszcze, panie prezesie, jeszcze jeden wątek, bo musimy to poruszyć. No. Bo obiło mi się o uszy, że według obecnego regulaminu Polskiego Związku Piłki Nożnej trenerzy, którzy są na kursie UEFA Pro, nie mogą tak jakby zacząć sezonu. Oni mogą zostać zatrudnieni w trakcie sezonu, otrzymać warunkowo licencję, ale tak nie mogą zostać trenerami na cały pełny sezon. Wiem, że w maju Polski Związek Piłki Nożnej ma się nad tym tematem pochylić. Ma być zmiana, zabiega o to mocno. Spokojnie. No i chodzi o Szwargę de facto, tak? Czyli dzisiaj spokojnie, został... kolega Cygan już zmienił tydzień przed ligą sprawy dotyczące gry juniora, bo Rakowowi to było potrzebne. Tutaj też to dopasują. Natomiast moje zdanie jest takie, że jak trener jest na kursie UEFA Pro, to ma absolutnie prawo być zatrudniony, ma prawo trenera. To jest moje zdanie Zbigniewa Bońka. Jeśli nie jestem ani prezesem i my mieliśmy jasny, czysty, dobry przegląd i nie było, że tak powiem, jakoś łamania prawa, ale dzisiaj przecież nawet w Arce był trener, który dostał pozwolenie i bardzo dobrze, to musi być robione elastycznie. Nie można przed dobrym młodym, jeżeli ten Szwarga jest dobry, młody, ambitny, wszyscy o nim dobrze mówią, ma pomysł, ma ten, dlaczego mu przeszkadzać człowiekowi? Niech będzie trenerem. Nie, no, ja pójdzie, uważam, na kurs, że... pójdzie na kurs UEFA Pro, tylko uwaga, żeby się nie okazało, że bo tak, bo u nas było jest taki zapis, że na kursie UEFA Pro musisz być cały czas, nie możesz
nie przyjeżdżasz. Nie możesz powiedzieć, że masz mecz i nie przyjeżdżasz. Nie, musisz być na kursie UEFA Pro. Natomiast... On jest na tym kursie z nimi właśnie, on jest, no, tylko że... No jest, ale już podobno dzisiaj nie było go, nie, prawda? Czy coś takiego, czyli tu są pewne jakieś, ale tu trzeba bardziej elastycznie, bo ja tutaj się tym specjalnie nie przejmował. Na pewno tą sprawę tutaj i wiceprezes do spraw szkoleniowych jest Wojtek Cygan, prawda, i tak dalej. Także tą sprawę jakoś ułożą, zapiszą regulaminowo, ale to jest ostatni z problemów. To nie chodzi właśnie o to, że sobie, bo to też, żeby nie zostało źle zrozumiane, że sobie Raków będzie układał teraz regulamin pod siebie, bo uważam, że... Ułożył, no jak nie ułożył. Znaczy no z młodzieżowcem, okej, to jest zdanie... Jak raz coś zrobisz, to wygrasz. Odnośnie trenerów, Kamil Kuzera, no w Koronie Kielce, to jest w tym momencie czwarty wynik, jeżeli chodzi o rundę wiosenną tylko, to też jest człowiek, który jest na kursie UEFA Pro, no i no dzisiaj... niemożliwość przedłużenia tej współpracy z nim albo zatrudnianie trenera słupa, to byłoby mocno niepoważne i krzywdzące względem Kamila Kuzery, bo po prostu on ogarnął tę koronę i tę koronę popchnął do przodu. No, oczywiście, ale zgadzam się z tobą w 100%. Ja uważam, że jeżeli trener jest na kursie UEFA Pro i ma czy chce klub, który chce go zatrudnić, to ja uważam, że powinien być przepis, że absolutnie do tego klubu ma prawo pójść. Oczywiście nie może być tak, że trener pójdzie na kurs UEFA Pro, zatrudni go jakiś klub, wyrzuci go po 3 miesiącach i on po miesiącu idzie do następnego klubu i znowu dostaje, że tak powiem, zgodę. Można ze zgodę jednorazową, prawda, bo to by powodowało... Na czas trwania kursu chyba, tak. No, 100 tysięcy rzeczy, no ale jest tam kilku ludzi, którzy naprawdę potrafi myśleć w PZPN-ie. To nie jest tylko tak, jak wymyślić, że są leśne stare dziadki, tylko jest trochę ludzi, którzy potrafią myśleć, także wydaje mi się, że zrobią dobry przepis. Tylko żeby nie był znowu taki jak ten ostatni, że nagięty pod kogoś, bo to do niczego nikomu nie jest potrzebne. Ten przepis, widzisz, zmiana przepisu jest potrzebą chwili. No sam widzisz, Nie wiem, czy jest potrzeba. Ja nie wiem, czy jest potrzebą chwili, tylko my robimy. Nie, ja wyszło trzech trenerów, że tak. No, ale zaciekaj. Do trzech trenerów, no ale we Włoszech tych trzech trenerów nie ma, bo we Włoszech najpierw skończ, a potem pracę. U nas jest natomiast inaczej. Dlaczego ci trenerzy są? Bo u nas każdy chce, że tak powiem, wymuszać pewne rzeczy, prawda? Bo przecież wiesz, no to nie jest tak, że jak Kamil Kuzera, którego. Pamiętam, zawodnik był też w Widzewie, grał w Widzewie, że dzisiaj po pracy z Koroną, to już jest trenerem, który wchodzi na top i może pracować. Skończy kurs UEFA Pro. Wiadomo, jakie są te kariery trenerskie. Każdy trener jest jak pogoda. Pogoda jest zawsze, tylko raz jest lepsza, raz jest gorsza, prawda? W zależności w jakiej rzeczywistości jesteś, w jakim klubie, jak ci się układa, jak są zawodnicy, jaki jest właściciel, czy pieniądze są wypłacane piłkarzom, można powiedzieć, pierwszego każdego miesiąca, 100 tysięcy rzeczy. Natomiast z czego wynika? Że my lubimy iść szybciej niż się powinno. Bo skoro jest przepis, który mówi przykładowo, teoretycznie, jesteś trenerem, masz UEFB, UEFA, potem robisz UEFA Pro, po UEFA Pro możesz prowadzić grupy drużyny pierwszej i ekstraklasy, prawda? Pierwszej ekstraklasy. Ale my już to łamiemy, bo chcemy wyprzedzić to. No to jest taka trochę nasza cecha, ale ja żeby było jasne, nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli jest dobry jakiś zapis, można go zrobić, to dlaczego nie? No? Zresztą ale kto zostanie... większą liczbę trenerów z UEFA Pro niż w Polsce po prostu. To znaczy nie, od wielu lat jest tyle samo, bo można zrobić 24 w przeciągu jednego roku kurs, nie można zrobić nic więcej. Problem jest inny, że Włosi kiedyś, myśmy tego nie zrobili, a Włosi kiedyś... mieli kursy dużo, dużo wcześniej, nasze to funkcjonowało i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce też jest dużo fajnych, dobrych trenerów, po których trzeba się pochwalić. No bo taki Dawid Szwarga, który dzisiaj jest na ustach wszystkich, to jakby nie było pana Świerczewskiego, to by nikt o nim nie wiedział, że istnieje. I tu trzeba powiedzieć tak, brawo dla prezesa, brawo dla właściciela, ma odwagę, natomiast jest to... Życie pokaże, czy to był taki, czy to się stanie, czy to będzie coś dobrego, czy to wypali, czy to nie wypali, czy to jest po prostu, jak miał jakąś koncepcję, która okaże się prawidłowa, albo gdzieś to po drodze się, że tak powiem, rozejdzie. Zobaczymy. Zibi Boniek, Paweł Gołaszewski, Piłka Nożna, Roman Kołtyń, Prawda Futbolu. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Bardzo dziękuję za dzisiejszy live mecze.
ważne do oglądania. Także, ale Prawda Futbolu też oglądajcie. Stale Prawda Futbolu Ekstra też, tam dobra robota jest, Pawła. Bardzo dziękuję. Tak, ja czasami oglądam. Bardzo mi miło. Ukłonę.